Fortuna pierwszej lidze, Sandecja kontra Stal Mielec. Od autu gospodarzy Szowsić. Jeszcze raz Damir Szowsić. No i zdaje się, tak jest. Wszystko zaczęło się rewelacyjnie dla gospodarzy. Było zagranie ręką. Popatrzmy jeszcze raz. Piłka trafia w łokieć. No i w drugiej minucie Sandecja ma realną szansę na wyjście na prowadzenie. Szopsić i broni pęksa. Nie ma gola. Byli piłkarze Widzewa. Grał w Widzewie, no ale do Sandecji przeniósł się ze Znicza Pruszków. Uwaga, teraz szansa. Prokić niecelnie wyszedł z bramki, skracając kąt. Dawid Pieczkiewicz. Spalonego nie było. Ta piłka może troszkę po Prokiciowi uciekła. Dobre zagranie od Małeckiego. Michalik, Poczobut. Popatrzył. No, gra świetną piłkę w pole karne. Olejarka, pusta bramka. 1-0, nie ma gola. Jakimś cudem gdzieś tam stanął na Wodka. Mówiłem o tych umiejętnościach Poczobuta. Tutaj gra prostopadłą piłkę do Olejarki. Widzą Państwo Olejarka na drugą stronę pola karnego. Prokić, Małecki, lewa noga. A to wszystko cały czas dzieje się na połowie Sandecji. Teraz Wróbel, nie było spalonego. Wróbel sam na sam z pęksą. Wróbel ucieka do zewnątrz i tylko to był słupek, czy strzał niecelny. Jednak chorągiewka sędziego, asystenta w górze, był spalony. Proszę popatrzeć jeszcze raz. Tak, zewnętrzna część prawego słupka bramki Pęksy. Pęksa tutaj wyszedł, skrócił kąt. Starał się blokować jego strzał Peter Buczko. Było uderzenie w krótki róg bramki Pieczkiewicza. Strzał niecelnie. Uwaga, teraz Wróbel, pole karne. Wróbel, Pęksa! Wróbel niepilnowany zupełnie dostaje tę piłkę. Jeszcze tutaj z lewej strony Surzyn. Zaczęła się druga część spotkania, rozpoczęli ją goście, Głowacki. Pierwszy kontakt z piłką, piątka, to już Małecki. Prokić, Prokić mocno, Pieczkiewicz. Słaby. Dośrodkowanie, Kosakiewicz nad bramką. Szansa była znakomita. Z przodu jest Kacper Piątek. Dobra piłka grana do Prokicia. Prokić! Niepotrzebnie tak. Jeszcze prawa noga. Strzał, Pieczkiewicz! Na rzut rożny. Tyle dokładnie, by piłka minęła i obrońcę, czyli Pitera Buczko i Pieczkiewicza później. Wolski. Dobra piłka na prawą stronę do Damiana Michalika. Michalik, gol, 1-0.